Witam serdecznie moim gościem Dariusz Gwiźdź, Alek Zakliczyn. Witam serdecznie. Darek, przepraszam, zagraliście dzisiaj fenomenalne spotkanie, wygrywacie z Mawa wykończenia wnętrz 9-1. Naprawdę dzisiaj Aleksy gonili, chodzili. Dziękuję. Cała drużyna się dzisiaj przyłożyła, graliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Tym bardziej straciliśmy tylko jedną bramkę, co rzadko się nam zdarza. Zagraliśmy dobrze, dojrzale z tyłu, a bramki już same przychodziły później po dobrej grze od tyłu. Dzisiaj fantastyczne też twoje spotkanie. Dzisiaj, jak dobrze pamiętam, jak zajrzałem, 3 gole, 2 asysty chyba, także statystyki dzisiaj wyborne. Tak, ale cała drużyna pracowała na moje bramki. Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie wszyscy, cała drużyna. To zwycięstwo daje wam szansę na walkę dalej o mistrzostwo, dalej o najwyższe cele. Takie są te cele właśnie Aleksa? To znaczy nigdy nie odpuszczaliśmy sobie, zawsze gramy na 100%, jak już tu przyjeżdżamy, naprawdę świetna rywalizacja w tej, choćby nawet trzeciej lidze. Staramy się w każdym meczu o 3 punkty. No właśnie, nie da się nie powiedzieć, skąd przyjeżdżacie. Aleks Zakliczyn, najdalej mieszkająca drużyna naszego, tutaj od naszego Orlika. I tak naprawdę nie tylko ja, ale wielu zawodników rywalizujących z wami chyli czoła za to, że jeździcie tyle kilometrów do nas, do Podegrodzia. Dokładnie tak, ale mogę powiedzieć, że to większość przysługuje się naszemu prezesowi, naszemu kierownikowi, Jackowi Cepidze, naszemu sponsorowi. No i dzięki niemu ogólnie tu jeździmy na twoje wszystkie turnieje, nie? No właśnie, nie da się wspomnieć o Jacku Cepiga, który tak naprawdę jest też twarzą tego Aleksa. Czy to Grand Prix, czy to Liga Orlika. No gdyby nie on, tak chyba zakładam rzeczywiście, to ciężko by było tutaj sformułować tą drużynę, bo to nie tylko zawodnicy czynni, ale też wasi koledzy, którzy amatorsko też grają w tą piłkę. Zgadza się, dokładnie to, co powiedziałeś. Dzięki niemu tutaj jeździmy. Wkłada to w całe serce. Jest to oczywiście liga amatorska, ale naprawdę daje z siebie wszystko. Nie tylko tutaj, bo też oczywiście gramy w Dunajcu Zakliczynym. Jest też naszym prezesem i też przykłada się do tego. Daje z siebie wszystko i dziękujemy mu za to w sumie. I ostatnie pytanie. Mam kapitana przy sobie, więc takie pytanie nie podsumowujące, bo jest dopiero 11. kolejka albo już, bo to czas leci, ale miejsce w tabeli, adekwatne do aktualnej sytuacji i formy Aleksa i jaki chcecie wynik na koniec uzyskać. Czy ta forma jest adekwatna z miejscem i czy wynik jeszcze chcecie wyższy, czy ta tabela powiedzmy jest odzwierciedleniem dobrego wyniku, który gracie? To znaczy na pewno miejsce, które mamy teraz odzwierciedla naszą pozycję, ale na pewno chcieliśmy na początku sezonu walczyć o to mistrzostwo, prawda? Wiadomo, poukładało się tak, że jednak mamy te 40 km tutaj dojazdu i były mecze, których przyjeżdżaliśmy tylko gołą szóstką, ale myślę, że to miejsce jest naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o tą ligę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.